Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie jestem po streamie z Mineconu 2K19, w którym Mojang pokazał wiele nowości do Minecrafta. Chciałem sobie pooglądać polską transmisję. Niestety jedyny live, jaki był, to był u youtubera Tizimiego, na którym go zdidosowali i tak wywalało go mniej więcej co 10 minut. Później stream polegał mniej więcej na wyzywaniu hakera. Trochę graf tłumaczył, co tam jest. No i oczywiście nie mogło zabraknąć super omega turbo żarcików wysnuwanych przez Tizimiego, z których jedyną osobą, jaka się z tego śmiała, był on sam. Potem był oczywiście płacz i oczywiście przerodziło się to w śmiech z hakera, że ten strip mój się zwróci w 150% i ten mu może zrobić pałę. Ale nie martw się, ludziska, i tak dużo wystarczająco zarabiam z YouTube'a. Jesteście kurwa biedaki, patrzcie jaki zegareczek mam, zajebisty. Przeniosłem się oczywiście później na angielską wersję transmisji, no a kto wie, to kto mnie ogląda, to wie, że się z angielskim za bardzo nie lubię, no ale ogólnie większość załapałem i po godzinie patrzenia się na creepy prezenterkę, ludzi przebranych za pszczoły i resztę tego gówna przebrnąłem do zmian, które teraz wam streszczę. Wielki Nether Upgrade. Bardzo się cieszę, że Mojang w końcu zabrał się za taką aktualizację, gdyż ostatni upgrade tego świata chyba był no jakieś 5 lat temu, gdy zostały dodane twierdze, blazy i kwarc. No znudziło się to, znudziło. A teraz mamy, dostajemy w zasadzie nowe biomy. Pierwsza to Dolina Dusz, czyli Soul Sand Valley. Występują tu stalagnaty z Soul Sandu, które wyglądają bardzo fajnie. Oczywiście niebieski ogień. Niesamowite, to mi się chyba najbardziej podoba. Oraz te szkielety, których nigdy nie mogę, cholera, znaleźć na survivalu. Naprawdę fajnie się to prezentuje, zwłaszcza ta niebieska aura z tyłu, która nadaje tego mrocznego efektu. Wow! Kolejny biom to Las Brodawek, Netherworld Forest. Występuje to nowy rodzaj drzewa, oczywiście czerwona trawa, jakieś tam grzybki. Fajnie się to prezentuje, myślę, że to bardzo urozmaici Nether. Oczywiście mamy jeszcze taką niebieską wersję tego biomu. Zostanie dodany nowy mob, Piglin Beast, będzie dropił nam jedzonko, jeszcze nie wiem czy przytopione, czy jakie. W każdym razie jest to pierwsze, które możemy wydropić w Netherze, jest też on wrogo nastawiony do gracza. Pigmeny zostają wymienione na Pinglinsa. Jest on normalnie złowrogo nastawiony do gracza, chyba że będziemy posiadali złotą zbrojkę. Bardzo fajna alternatywa dla złota. Poza tym atakuje on szkieletowe Widery i prawdopodobnie będziemy mogli z nim handlować. W nowej wersji będzie dodany blok miodu, do którego będziemy mogli tak jakby się przylepić. Stojąc na nim nie będziemy mogli na nim skakać, a jeżeli na niego skoczymy jakby od boku, to będziemy mogli się na nim opuszczać jak strażacy na tym swoim słupku. Ma też ciekawą właściwość, że przez brak skoku możemy poruszać się do góry tylko dzięki pistonom. Bardzo fajna mechanika gry. Żeby zdobyć miód, musimy teraz położyć pod ulem dym. Nie będą też atakować nas dzięki temu pszczoły. Zostanie też dodany target block. Będziemy mogli strzelać do niego z kuszy lub z łuku. Nim będzie bliżej środka, tym nadamy mocniejszy sygnał. Na koniec dodam, że biom, który wybrali gracze do upgrade'u, to góry. Niestety, ja głosowałem na bagna, ale raz się podwozem jest, a czasem też podwozem też. No i tyle. Wiem, że zostaną dodane też kozy do tego biomu, ale jeszcze zobaczymy, jak to Mojang ukręci. Na pewno zostaną też dodane inne rzeczy, ale to się zobaczy. Ja na razie was żegnam, bo to tyle z tych głównych rzeczy. W przyszłości prawdopodobnie jeszcze zrobię kolejne takie filmy a propos snapshotów albo czegoś tam. Dobra, do zobaczenia.